W dzisiejszym odcinku spotykamy się z doświadczonym deweloperem, który w portfolio ma około 200 mieszkań. Jesteśmy właśnie pod jednym z jego projektów. Zaraz poruszymy więcej tematów na temat tego projektu, jak zaczął swoją historię z nieruchomościami i jakie miał wyzwania. Witam Cię serdecznie na moim kanale. Ja nazywam się Michał Tejza, jestem inwestorem i deweloperem. Dzisiaj mamy tutaj spotkanie z doświadczonym deweloperem, który ma w swoim rozbudowane portfolio, zrobił sporo projektów. No i chciałem Was przedstawić z nim i poruszyć kilka tematów na temat jego wyzwań, jego, że tak powiem, doświadczenia. Cześć Mariusz, witam. Ja pozdrawiam. Miło poznać również. Także może na początku jakbyś mógł podzielić się z widzami, jak zacząłeś swoją historię z nieruchomościami? Tak naprawdę to było około 20 lat temu. Pracowałem dla takich dużych inwestorów. Zajmowałem się ich nieruchomościami. Kiedyś myślałem, że na pewno któregoś dnia uda mi się rozpocząć swoją przygodę. No i dzisiaj po upływie 20 lat jestem właścicielem praktycznie 200 mieszkań w Anglii tutaj. No i tyle. Ale dążyłem, też masz swoją firmę, nie? Dążyłem do celu krok po kroku. Budowlaną. Założyłem swoją firmę budowlaną, chyba pierwszą około 15 lat temu, która do dzisiaj funkcjonuje, nazywa się Mario Insulation. Zaczęliśmy chyba dokładnie 16 lub 15 lat temu od ociepleń budynków. I w międzyczasie zacząłem jakoś robić małe takie dobudówki, przybudówki dla moich klientów. W międzyczasie kupiłem swoją pierwszą nieruchomość, która jest była moim domem, pierwszą tutaj w Anglii. No i to jakoś poszło później. Zacząłem kupować domki takie semi-detached, które przerabiałem na dwu-trzypokojowe mieszkania. Później kupiłem jakąś kamienicę w Liverpoolu, którą w tamtym roku sprzedałem. I miałem taki dobry kontrakt w 2014 lub 2015 roku. Kontrakt z rządem angielskim. Ocieplałem budynki takie jednorodzinne. Zarobiłem dosyć sporo pieniędzy, zainwestowałem w nieruchomości. Kupiłem pierwszą działkę tylko budowlaną, na której postawiłem 24 domy, 12 mieszkań i 12 domów. Sprzedałem to. No nie powiodła mi się ta inwestycja, straciłem na pierwszej inwestycji 200 tysięcy. Zajęło mi rok, żeby pozbierać się psychicznie. Troszkę miałem małego doła. Ale w międzyczasie miałem takie szczęście, że te budynki, co kupiłem pierwsze, były kupione za gotówkę. Zrobiłem refinance, kupiłem kolejny budynek, office block, przerobiłem go na 10 mieszkań, sprzedałem z dużym zyskiem i tak się zaczęła moja przygoda i później poszłem za ciosem. Okay, tak to super, się zaczęło. Super. Może właśnie powiedz coś o tym budynku teraz, gdzie jesteśmy, tutaj jest budynek. Ten budynek to jest centrum Wolverhampton, to jest takie oczko moje w głowie. Postawiłem go chyba 2 lata temu. Zacząłem w 2020, pod koniec 2020. Zajęło nam około roku, półtora roku, żeby go wybudować. I kupiłem go od mego znajomego, który nie mógł doprowadzić do transakcji, żeby wystartować z developmentem. Zajęło nam około roku czasu. Myśmy zrobili te 25 mieszkań. Skończone jest. Mamy tutaj 25 lokatorów, którzy nie z chęcią chcieliby nawet się wyprowadzić, bo 15 mieszkań jest prowadzone jako Airbnb. Chcielibyśmy doprowadzić do tego, że wszystkie mieszkania będą prowadzone jako Airbnb, z tego względu, że jest centrum miasta, jest tutaj wielki potencjał, duży ruch, z tego względu, że mamy naprzeciwko tych budynków stadion Wolvesów w Moleniu. Ale co, nie żałujemy, jest jak jest. Budynek jest śliczny, to jest takie oczko w mojej głowie, z tego względu, że nazwa pochodzi też od mojej pierwszej firmy Mario Insulation. Nazwałem ten budynek od mojego nickname Mario Lodge. I tyle. Jesteśmy gdzie jesteśmy, idziemy za ciosem. W tym momencie mamy kolejnych parę fajnych projektów. Około 5 lub 6 działek, które w tym momencie budujemy. Mamy dwa chyba
new build i 3 lub 4 już zacięte conversion, czyli office blocks przerabiamy na residential. Świetna historia, mimo tego, że na początku miałeś trochę pod górkę, jednak pokazałeś swój, że tak powiem, charakter i determinację i dyscyplinę przede wszystkim, żeby rozwijać się i dalej osiągnąć to, co chciałeś osiągnąć. Także super historia. Myślę, że tutaj widzowie będą mogli sporo inspiracji od ciebie skorzystać, uszczypnąć chociaż trochę i zobaczyć, że naprawdę można, jak się chce. Tylko trzeba po prostu działać i chcieć i działać każdego dnia, bo samo to nie spadło z nieba. Musiałeś mieć sporo wyrzeczeń, sporo ciężkiej pracy i dużo nerwów i stresu, żeby to wszystko pchnąć, ale jednak pokazuje, jesteś bardzo dobrym przykładem, że jak chcesz, to potrafisz. Myślę, moim zdaniem, że bardzo ważne jest w tym, co robimy, takie uparcie dążenia do celu, żeby nie poddawać się przy jakimś najmniejszym potknięciu, tylko dążyć do celu. Kłuć tą skałę troszkę po troszku, żeby osiągnąć ten wymarzony cel. I to moim zdaniem w tym momencie na pewno rynek pokazuje, że nie rozpieszcza nas. To nie jest praca moim zdaniem. Teraz w tym momencie przez ostatnie 2-3 lata to jest taka walka z systemem. Wszystko poszło w górę, odsetki bankowe poszły w górę, nieruchomości spadły. Na pewno ci, co siedzą w tym samym, co my robimy, wiedzą doskonale, że nie jest to łatwe, ale tylko zostaną ci, co naprawdę chcą w tej życiu osiągnąć. Jak w moim przypadku, mimo to, że mamy już dosyć duże portfolio, około 200 mieszkań, jak wspominałem, ja uważam i myślę z tym teamem, co mam, zacząłem z nimi około 15 lat temu tak na grubo, to myślę, że to jest dopiero początek. Ci ludzie, którzy ze mną współpracują, otaczają mnie, to nie tylko są, powiedzmy, moi współpracownicy, ale w większości to są nawet przyjaciele lub traktuję ich rodzina, bo wiem i wierzę w to, że biznes się tworzy tylko w grupie. Nie można nic samemu zrobić. Potrzebujesz odpowiednich ludzi na odpowiednich miejscach, żeby ludzie rozumieli cię bez zdań, bez słowa. Mam takich ludzi, którym wspomnę tylko, coś trzeba zrobić, czy to pracują w biurze, to oni to po prostu wykonują już nawet, ja nie muszę im mówić, oni wiedzą sami, co ma być kolejne zrobione, żeby dociągnąć jakiś tam temat do końca i już ja nie muszę do nich wydzwaniać. Jak zaczynają coś, to kończą to. Ja nie muszę ich jakby chase'ować. Rozpoczął ktoś coś, to już wie, że on musi doprowadzić do końca, żebym ja miał czas zająć się czymś kolejnym, żeby nie tracić czasu i tylko do przodu. Nie? Podoba mi się twój punkt widzenia, bo mimo tego, że osiągnąłeś bardzo dużo w życiu, dalej masz głód, dalej masz apetyt, żeby iść dalej i to jest, bardzo mi się podoba, że masz cel w życiu i nie spoczywałeś na laurach, bo mógłbyś powiedzieć, to wystarczy mi na wakacje 5 razy w roku i mogę sobie żyć bardzo dobrze, ale jednak dalej są chęci do kontynuowania i rozwoju. Nie no, powiedzmy, wiesz, w takim wieku, w którym jesteśmy, myślę, że podobny. To jest ja mam 28 lat. Ojej, to jest starszy. Także moje takie małe i takie ciche marzenie. Teraz często ludzie pytają mi się, jakie mam marzenie. Już tam moje marzenia, powiedzmy, dawno się spełniły, ale teraz takie malutkie moje marzenie jest, że może kiedyś w końcu moi synowie, mam dwóch synów, że jak już, powiedzmy, skończą szkołę i dorosną, mam nadzieję, że kiedyś dołączą do mojego teamu i wyniesiemy to na inny pułap, nie? To jest moje takie ciche marzenie. Było to na pewno coś pięknego, jeśli możesz współpracować z rodziną i też dawać wartość, którą przez lata zdobywałeś. Jeśli możesz się tym podzielić dla swoich dzieci, no to wydaje mi się, że to jest naprawdę coś pięknego. Zapraszam do środka, pokażę wam drugą na środku. Pozwól, że przerwę Ci ten materiał, ale chcę poinformować Cię na temat możliwości współpracy ze mną. Jest ona dostępna w dwóch wariantach. Pierwszy jest to pożyczka na procent z zabezpieczeniem na nieruchomości, na inwestycji. Zaczyna się od 50 tysięcy funtów wzwyż. Jest też możliwość współpracy ze mną na mniejszych kwotach, zainwestować 20-30 tysięcy, jednak na takie kwoty nie jestem w stanie zaoferować zabezpieczenia. Oczywiście jest umowa, ale nie ma zabezpieczenia na nieruchomości. Jest też druga możliwość współpracy, która polega na inwestowaniu w spółce,
gdzie jest możliwość współpracy ze mną na zasadzie partnerskiej. Taka współpraca zaczyna się od 500 000 funtów zwyż. I wygląda, polega na tym, że inwestor pożycza pieniądze do spółki, razem robimy projekt, ja zajmuję się wszystkim od wyszukania okazji inwestycyjnej przez cały proces. I inwestor po skończonym projekcie w pierwszej kolejności dostaje swoją pożyczkę z powrotem, a następnie później dzielimy się profitami wedle udziałów. Jeśli interesuje Cię ten temat, chciałbyś zacząć współpracować ze mną, zapraszam Cię na moją stronę www.tejzaproperty.co.uk, gdzie znajdziesz formularz zgłoszeniowy, w którym chciałbym, żebyś wypisał swoje dane oraz załączył wyciąg z konta bankowego potwierdzający posiadanie środków. Ja osobiście skontaktuję się z Tobą i porozmawiamy, co możemy wspólnie zrobić. Dzięki, do usłyszenia, pozdrawiam. Zaczynamy na przykład ten budynek budowany, tam rok czasu jest, półtora roku chyba temu wybudowany był. To ja od razu wiedziałem z góry, że go nigdy nie sprzedam, z tego względu, że jest lokalizacja bardzo dobra, bo jest naprzeciwko Moleniu i centrum miasta. Ja wiedziałem, że tego nie sprzedam. I nie interesowało mnie, czy ja będę robił na one title, czy split title, bo i tak wiedziałem, że to będę zatrzymał dla siebie. Jak samo wszystkie inne nieruchomości, które robimy, jak mamy teraz powiedzmy jakieś takie działki od 8 chyba w tym momencie do 27 mieszkań na każdym sajdzie, to już ja to wiem, że tego nie sprzedaję, bo ja to wiem, chyba że wszystko jest na sprzedaż, nie? Ale nie robię tak, że na przykład wystawiam wszystkie nieruchomości na open market, bo wiem, że ja i tak nie sprzedam, ale mam jedną agencję nieruchomości, która współpracuje bardzo długo i mam te nieruchomości takie wystawione off market i oni wszystkie moje nieruchomości jakby marketują pomiędzy swoimi takimi private inwestorami, że to nie jest na otwartym gdzieś na markecie, że może znaleźć sobie na Google, tylko oni to przedstawiają swoim inwestorom. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, wiedzą, że taki budynek jest powiedzmy na sprzedaż, ale nie mam tego gdzieś na otwartym rynku, z tego względu, że kiedyś wystawiłem jeden budynek w Nottingham. Miałem taką agencję nieruchomości, nie chcę mojej nawet mówić, jak się nazywa, bo to jest taka agencja nieruchomości na cały świat, bardzo dobrze znana. Ona zaczęła jakieś 10-15 lat temu tutaj działać na rynku angielskim i wystawiłem budynek za 1 200 000 z nimi, na 7 mieszkań jest, naprzeciwko zamku, centralnie jak wychodzi z zamku, z tego Sherwood Castle na vis-a-vis. Tam 7 mam takich apartamentów, a te apartamenty są luksusowe. Do tej pory to jest powiedzmy najlepszy nasz budynek, jaki kiedykolwiek byśmy zrobili. Z tego względu, że lokalizacja jest taka super. I on wystawił ten budynek za 1 200 000. Po jakichś 6 tygodniach do mnie ktoś wysyła linka, że co ty mówisz, zredukowałeś cenę na 900? Otwieram, mówię, co jest grane, kuźwa, wystawiłem za bańkę 200, a oni zbili na 900. I dzwonię do gościa, mówię, co jest grane, nie? On do mnie mówi, no ale to taki, wiesz, taki chwyt marketingowy, żeby przyciągnąć uwagę, jakby, wiesz, bring the interest. Ja mówię, co jest grane, wiesz, no ale wtedy jeszcze tak nie wiedziałem, nie znałem się, to dobrze, niech będzie, może ma rację. Zostawiłem to na parę miesięcy, w jakimś czasie zacząłem robić revaluation i chciałem ten budynek jakby zrobić refinance. No i wiesz, to zostaje wszystko w internecie, nie? To, co umieścisz, to nie ma szans, żebyś to usunął. Google zawsze zapamięta. No i ta evaluation company do mnie tak w czasie wraca, mówi, słuchaj, to w końcu ile ten budynek jest warty twoim zdaniem, 1 200 000 czy 900? Ja mówię, no 1 200 000. No on wysyła koleś mi linka, ten valuer, no jak to, chciałeś sprzedać jeszcze rok temu, niecały rok temu za 900. W jaki sposób to skoczyło o 1 200 000? Dlatego w tym momencie nie wystawiamy nic na open market, jeżeli ktoś jest zainteresowany, mamy takich swoich takich inwestorów, którzy tam kiedyś od nas kupili, nie za dużo, ale żeśmy sprzedali parę budynków, to niedaleko stąd, że sprawiałem kiedyś 12 domów i 12 mieszkań, to sprzedałem też off market dla takich inwestorów z Chin. Z nimi się kontaktuję, mam takich gości, którzy kupują też duże budynki, znaczy duże. Oni kupują coś takiego od 6 do 12 mieszkań i oni współpracują, mają kontrakt z NHS i powiedzmy przekształcają te mieszkania, któreśmy im sprzedali na biznesy, tak? Nie, to jest powiedzmy dla ludzi takich, którzy potrzebują stałej opieki zdrowotnej. No to ich dla nich sprzedajemy z tego względu, że oni płacą na rzecz. Któryś budynek tam, co sprzedałem mu ostatnio, bank wycenił go na 800 000 i on do mnie go podbił, że chce ode mnie kupić go.
Ja mówię, słuchaj, to nie jest na sprzedaż, że jak dostali cenę, zacząć swoje jakieś portfolio budować. To było parę lat temu. Mówię, nie, dobra Maria, jeszcze wybudujesz dużo ich, nie? Ja go potrzebuję z tego względu, że lokalizacja będzie go posunęła. I było ciężko znaleźć, zresztą też kupić budynek 10-mieszkaniowy tam, gdzie jest pusty, nie? Wiesz, możesz kupić sobie jakiś budynek, gdzie jest dwóch, trzech lokatorów, często nie chcą się wyprowadzić. Ale dobra, mówię, słuchaj, już mi ofertę, pomyślimy. On mówi, no to pokaż mi evaluation z banku. Dałem mu to evaluation, tam chyba 80 tysięcy bank wycenił. On mówi, ile byś chciał? Ja mówię, no na pewno nie za tyle, nie? Bo moja wartość sentymentalna jest większa. Byśmy tak negocjowali, no, że zapłacił mi za ten budynek bankie 200. Praktycznie o 400 tysięcy podbił wartość tego budynku, tylko z tego względu, że on ten budynek i ta lokalizacja pasowała mu, wiesz. Wtedy w takich momentach sprzedajemy. W innych wypadkach zatrzymujemy, mam tutaj chłopaków, którzy zajmują się u mnie nieruchomościami. Dawid z Sebastianem prowadzą lettings. I Dawid też prowadził moją firmę ociepleniowo. To Dawid zajmuje się ociepleniami, to są moi mego brata synowie. Przyłączyli do nas jakoś 2 lata temu. Bo gdybyś miał czas, to zabiorę cię do biura tam w centrum miasta i przedstawię ci mojej takiej ekipie, z którą zaczynałem tam 12-15 lat temu. To praktycznie oni zaczynali z nami od samego początku. Uczyliśmy się wszystkiego. Teraz zaczynaliśmy, tak praktycznie wszyscy tutaj w Anglii, od zera. Każdy z nas przyjechał z jedną torbą, pusto zazwyczaj. Para trampek i jedna para dżinsów. No a dzisiaj nasz biznes jest warty ponad 20 milionów funtów. To, co mamy już wybudowane i w trakcie mamy w tym momencie GDV około będzie kolejne 10 milionów. Także przez kilkanaście lat od zera żeśmy zbudowali taką firmę, która warta jest praktycznie około 30 milionów funtów teraz. Super historia. I tak czujemy się, na przykład nie bynajmniej ja, mam 42 lata prawie, ale że to dopiero jakby człowiek nabiera wiatru w żagle, wiesz, nie? Na pewno. Pewności siebie, pewności wiesz, siebie. Że działa to, co i co, robisz. I co jest bardzo ważne, na pewno doskonale o tym wiesz, wszyscy, co mają jakiś biznes, nie jest ważne to, co masz, co posiadasz dzisiaj, nie? Bo to są rzeczy materialne, one wiesz, dzisiaj są, jutro może ich nie być. Tak samo pieniądze, one są płynne, wiesz, pieniądze potrzebują pracować na siebie, ale co jest najbardziej, w moim zdaniem, ważne w tym takim, w tym biznesie, co my robimy, kontakty. Te kontakty, które żeśmy wyrobili sobie przez 14 lat, nikt i nic nie zastąpi kontaktów. Bo było często tak, że na przykład, wiesz, miałem jakiś nóż na gardle, musiałem coś completion zrobić na przykład na jutro, brakowało mi 200 koła, to potrafię to robić to przez telefon, pożyczyć od kolegi, czy tam jakiegoś znajomego, a słowo honoru i możemy dokonać jakiejś transakcji, nie? Dlatego te kontakty, które żeśmy wyrobili przez te lata, to jest chyba najbardziej cenne. Bo gdybyśmy nawet musieli zaczynać od zera, z tymi kontaktami da się to odbudować od samego zera. Ja myślę, że ci, co prowadzą swoje biznesy, doskonale znają coś takiego jak lojalność, uczciwość, sumienność i nie palić mostu ze sobą. Nie? Jak spalić zaufanie się do mostu, buduje zaufanie. Zaufanie. Dlatego pytałeś mnie się tam SMS-ami, jak ja szukam swoich nieruchomości. Nie? Ja nie szukam. Teraz nie szukam. Kiedyś bywało tak, byśmy szukali. Często na samym początku, żeśmy przepłacali nawet. Często ja musiałem przepłacać z tego względu, że jestem Polakiem. Jak chodziłem na viewingi, to na przykład budynek był za 300 tysięcy, bo takie zaczynałem kupować od 300, bo ja nie kupowałem na samym początku jakichś tam domków. Chyba 2 domy kupiłem, a później się rzuciłem od razu na takie te duże sajdy. Sajty takie, co budowaliśmy od zera lub przerobiliśmy office na rezi. Z tego są największe pieniądze. Z tego są największe pieniądze. Ciężko się dorobić na domku czy na flacie. Nie, za dużo po prostu. My mamy w tym momencie chyba 2 new build, ale najwięcej to są te przeróbki. Jak zachodziłem na viewing i tam, nie wiem, budynek był na sprzedaż 300 tysięcy i na koniec, wiesz, jak było duże zainteresowanie, to jest best and final, sam wiesz, nie? No to ja nawet przepłacałem 60 tysięcy, 70 tysięcy, tylko żeby dostać ten budynek. I jeszcze na dodatek tego, że jestem Polakiem, oni nie wierzyli mnie, że jestem w stanie kupić tak szybko, to co musiałem robić? Musiałem tak robić, żeby kupić go szybko. Czyli składałem ofertę większą, żeby tylko jakby wybić całą konkurencję. No i oferowałem im, że zrobię completion 24 dni. A to w 24 dni jest ciężko zrealizować pieniądze. No to co musiałem robić? Musiałem podciąć pieniądze krótkoterminowe. Brałem te bridging loans, płaciłem największe odsetki. W międzyczasie załatwiałem planning permission, załatwiałem development finance
jak już miałem development finance, to spłacałem ten bridging, no i ruszałem normalnie, tak jak wszyscy byli robić. Ale kosztowało mi to dwa razy. Na pewno. I zrobiłem takich myków może z 5-6. Później już jak zachodziłem na viewingi i wiesz, tutaj wszyscy są, to jest małe miasto, tam koło pół miliona mieszkańców, ale szybko się rozeszła fama, powiedzmy, o nas, tym bardziej, że Polacy. I zachodziłem jak na viewingi i był taki block of viewings, no to byli ci sami inwestorzy ciągle, których poznałem w międzyczasie już gdzieś tam na jakichś eventach. No to oni wiedzieli, że jak ja wchodzę na budynek i się pytali mnie już, nie kupujesz? Mówię, kupuję. To oni, dobra, nie ma sensu podać oferty. Bo już wiedzieli, że ja nawet jestem w stanie przepłacić, ile by nie było, żeby tylko to kupić. A w tym momencie jesteśmy w takiej pozycji, że wszyscy najwięksi tutaj agenci nieruchomości dzwonią do mnie ciągle, z tego względu, że oni wiedzą. To na przykład mamy teraz w tym momencie, dzwoni do mnie, odbieram do niego. Nie będę mówił, jak się nazywa ta agencja, ona jest największa w Anglii. On do mnie dzwoni, wysła: Mario, mam coś dla ciebie, wyślę ci linka, zobacz, nie? I ja mówię krótko, tak, nie, jeżeli jestem zainteresowany, to jadę, oglądam i składam ofertę. W tym momencie kupujemy od niego 4 budynki przez tego agenta, ale to są takie budynki, które w tym momencie, powiedzmy po 10 latach, one mnie mniej kosztują, niż kiedyś kosztowały na samym początku. Mimo to, że wszystko poszło do góry, inflacja i wszystko, nieruchomości, ja nadal te budynki, co w tym momencie kupuję od niego, płacę tą samą cenę, co by kosztowały to 10 lat temu. Z tego względu, że z tą firmą, co właśnie teraz z nim współpracuję, oni mówią mi sami, ile ja mogę dać. Jeżeli ja wiem, jak ja miał skórzyć ofertę na taki na przykład budynek, jak oglądaliśmy w piątek w Różli, ja bym na niego złożył, gdyby ode mnie to zależało, ja bym powiedział pewnie z pół miliona funtów, on do mnie mówi, nie wyskakuj wyżej niż 350, bo on wie, ile oni oczekują. Wiesz, to też powiedzmy zaowocowało tym, że przez tyle lat nie spaliłem mostów z nimi, daję też im dużo moich nieruchomości na sprzedaż i to działa w dwie strony. Ale chyba najważniejsze to jest, że taka lojalność, nie? Że przez tyle lat nie spaliłem mostów i nie zawaliłem żadnej, wiesz, transakcji z nimi. Mimo to, że czasami nawet już mamy w międzyczasie coś lepszego, a z nimi żeśmy zaczęli współpracować i mimo to, że nie był taki to deal najlepszy, ale gdyśmy podali sobie rękę, to ja doprowadziłem do tego, żeby to kupić, żeby tylko, aby nie spalić z nimi już tam mostu i żeby ich nie obrazić, bo wiem, że w przyszłości to by na pewno nie zaowocowało przy jakiejś przyszłej współpracy, nie? Fajnie, że właśnie dzielisz się tą historią, takim tipami, które jednak są bardzo ważne, żeby nie zapominać o tym, że pieniądze nie są najważniejsze, tylko słowo, które się dotrzymało. Jak się coś powiedziało A, to trzeba powiedzieć B, no bo ludzie później to pamiętają. No i wraca to. Teraz wraca do ciebie ciężka praca, którą przez lata musiałeś wykonać. No i na pewno teraz jest łatwiej się poruszać i rozwijać. Dlatego jak ty do mnie mówisz, że masz inwestorów z Polski, na pewno będzie dużo osób to oglądało, to ja ogólnie zatrudniam gdzieś 70-80% naszych pracowników, to są Polacy. My mamy w tym momencie 60-70 ludzi razem z podwykonawcami, bo robimy parę projektów i w międzyczasie ta firma ociepleniowa. W samym chyba biurze jest to około 10 osób razem z wami. Jeżeli chodzi o Polaków, to nie ukrywam tego powiedzieć i nie wstydzę się i powiem to otwarcie. Polacy nie potrafią robić biznesu w grupie. To jest moje osobiste odczucie. Polacy, każdy Polak, który tutaj przyjeżdża, każdy, akurat z tymi, co miałem do czynienia, co oni potrafią robić najlepiej? Narzekać, wyciągać jak najwięcej pieniędzy na samym początku i nie myśleć długoterminowo, tylko krótkoterminowo. Jak tylko szybko zarobić, tylko się wzbogacić. Przychodzi taki do ciebie, powiedzmy, taki potencjalny Kowalski, patrzy na ciebie, jak wyglądasz, czym jeździsz i on chciałby już za tydzień wyglądać tak, jak ty, jeździć tym samym autem i mieć to samo, co ty. Tylko że oni, ci ludzie, nie wiedzą, że my na to pracowaliśmy całe życie. To nie jest tak, że mamy 40 lat i robimy nieruchomość 10-15 lat. My na to, żeśmy pracowali całe życie. Bo ten charakter nasz się kształtował nie tylko przez ostatnie 10 lat. Kształtował się przez całe życie nasze. Skąd z jakiego domu pochodzimy, co żeśmy przeżyli, co nas życie nauczyło i takich dużo, dużo różnych rzeczy, których oni nie rozumieją. Oni tylko widzą cię teraz, jak wyglądasz, co masz i czym jeździsz.
Jeżeli podjeżdżasz dobrym autem, o kuźwa, to na pewno coś robi nielegalnego. To jest taka polska mentalność. I oni myślą tak, jak najszybciej zrobić coś, żeby być tak jak on, wyglądać jak on. Nie, to jednak nie działa, to jest długoterminowe. Z tymi Polakami, co sportowałem, nie chodzi mi o pracowników, których zatrudniałem indywidualnie, tylko takich, powiedzmy, podwykonawców, co tam przychodzili do nas 5-10 ludźmi. Pierwsze, jak oni tylko robili, to zaliczka. Pierwszy, drugi dzień daj zaliczkę, bo tam niezapłaceni ludzie są z poprzedniej pracy, bo ktoś tam ich oszukał. I te pieniądze, co nawet my dajemy zaliczkę dla nich, nie trafiają do tych ich ludzi, tylko on sobie bierze, kupuje auto najczęściej, kupuje wany, kupuje coś tam, płaci swoje jakieś tam długi, jedzie na wczasy. Takie doświadczenie mamy chyba z 2-3 podwykonawcami. I oczywiście, co jest na koniec? Bo Mariusz nie zapłacił, bo oni nie zapłacili. A to wiesz, kłamstwo ma krótkie nogi, szybko do nas dochodzi. Dlatego dziwię się tobie, że chcesz współpracować z Polakami. Tym bardziej, że jesteśmy tu na angielskim rynku, jest bardzo dużo ludzi. Dlatego powiedziałem inwestorów z Polski. To nie jest tak, że używam podwykonawców, tylko że tak powiem, pieniądze, osoby, które pożyczają mi pieniądze albo robię GP, są polskiego pochodzenia, ale podwykonawców używam z, tak powiem, z całego świata. Z różnych narodowości. Ja to sam robiłem zawód murarza w Anglii i mam doświadczenie, mam kontakty do grupy, które robiły, są wykształcone na tym rynku. Bo tak wiesz, weźmiesz murarza z Polski, gdzie murowanie jest zupełnie inne, no to może nie być to za dobre, nie? Przynajmniej dużo błędów może być i nie spełniają regulacji takie, jakie są tu w tym kraju. Więc ja tylko wspomniałem o tym, że najlepiej mi się dogadać z inwestorami, jeśli chodzi o wspólne projekty. Ale podwykonawców to staram się używać lokalnym, no bo nie wyobrażam sobie, że ktoś by miał do mnie dojeżdżać gdzieś tam z północy Anglii na co dzień do pracy. To by było i dla mnie niekomfortowe i dla osób, które tą pracę wykonują. Nie, no to rozumiem cię, o co mówisz, tylko że ja ogólnie mam inne doświadczenie. Też przerobiłem to, że były zaliczki, były później, że no niewypłacone. Ale u mnie już jest właśnie od jakichś tam 2-3 lat. Uczymy się na błędach. Tak, uczy się na błędach, umowa jest z góry i właśnie dopiero po wykonanej pracy płacę w etapach, w transzach za wykonanie jakiegoś tam projektu. Już nigdy nie płacę żadnych zaliczek. Jak się nie podoba, to jest wolny rynek, jest, nie brakuje pracowników. Jeśli wiesz, gdzie szukać, wiesz, gdzie się ogłaszać. To no ale też trochę błędów trzeba było wykonać. Dobrze, że na mniejszych kwotach, na mniejszych, ale w sumie sam jak zaczynałem budowlankę, to pracowałem dla deweloperów i dla osób, które mają firmy. I na przykład w 2 polskich firmach, które pracowałem na samym początku, to obydwie zbankrutowały właśnie przez różne błędy, popełniane płacenie na godzinówkę, na dniówkę. Pracownicy to wykorzystywali i później, że tak powiem, wprowadzałem to swój biznes, żeby nie robić tych błędów, co robili oni. I gdzieś tam latami doświadczeń stwierdziłem, że nie chcę pracować dla kogoś, a tym bardziej, że na pierwszej nieruchomości, jaką kupiłem, to podwoiłem wartość w 4 tygodnie. Wow. Zrobiłem refinansowanie, gdzie wyciągnąłem ponad 3 razy więcej niż wsadziłem i dalej miałem nieruchomość i stwierdziłem, to jest to, że już nie chcę robić nic innego, tylko pełen fokus i nieruchomości i trzeba było pierwszych z tych kilka mniejszych zrobić, no bo tak jak wspominałem, u mnie te nieruchomości są droższe w okolicy i ciężko było zacząć, no bo ja pierwszą nieruchomość kupiłem, miałem tam 24 lata, przyjechałem tu bez języka. No i teraz gdzieś tam stopniowo nieruchomość, jak te portfolio zaczęły się budować, to teraz już nie chcę robić tych mniejszych nieruchomości, tylko skupiać się właśnie na jakichś komercyjnych budynkach, które można przerobić na mieszkania i właśnie ja też zauważyłem, tak jak ty widzisz, że mieszkania fajnie działają i są, bardziej się kieruję na mieszkania niż na domy. Mam kilka domów, ale wydaje mi się, że mieszkania mają większy potencjał, łatwiej jest je zarządzać i masz tutaj możliwości długiego. Większy zarobek jest. Większy zarobek i też mniej kosztów, mniej maintenance, bo w domu więcej rzeczy może się zepsuć, więcej jest tych rzeczy do naprawy. Mieszkanie z mojego doświadczenia jest dużo szybciej do zrealizowania. I teraz właśnie na tym bardziej chciałbym się skupiać na większych budynkach, żeby to zacząć skalować, no bo jak widzę, że są osoby chętne do współpracy, no to trzeba to wykorzystać i że tak powiem iść do przodu.
No to fajne, fajne. Opowiem wam o tym budynku. Tutaj jest, kupiłem to działkę od koleżki, który miał deala tutaj, powiedzmy, z tą restauracją obok i nie mógł się wywiązać z umowy. I poprosił mnie, żebym dał mu wycenę na budowę tego i to było jakoś tak przed samym COVID-em. Ale nie mógł doprowadzić do transakcji z tego względu, że jak wiecie, tylko COVID się pojawił 2019-2020, dużo banków zamroziło jakiekolwiek pożyczki. No ja miałem takie szczęście, że współpracowałem z takim bankiem, tam od nich dużo nie brałem, miałem chyba dwa jakieś projekty z nimi i myślałem, że to samo się stanie u nich, że po prostu zamrożone będą pieniądze, fundusze. I przedstawiłem mi ten projekt, pożyczyłem pieniądze na kupno tej działki, kupiłem to od niego. No i żeśmy postawili tutaj to chyba w rok czasu, żeśmy budowali to w okresie covidowskim. No i ja myślałem, że jak to skończymy, może będzie GDV około 1 800 000, 1 900 000. Jak skończyliśmy to, no to po czasie covidowskim troszeczkę nieruchomości ruszyły i właśnie w dobrym momencie to zrobiłem revaluation i bank wycenił to na 2,5 miliona. Kupiłem to za 400, włożyłem 1 200 000 na budowę, to kosztowało mnie 1 600 000 plus jakieś tam fee, odsetki, no i jakieś mamy teraz 800 tysięcy do przodu na tym budynku. Tutaj mamy 25 takich małych flatów. Parę jest prowadzonych chyba z tego co wiem, 15 mamy jako Airbnb, a reszta są wynajęte takie długoterminowe umowy. Tak czasami ktoś zostaje pół roku, rok czasu, chyba mamy osoby, sobie jedno lub dwie, które są tu od początku. Także nieruchomość skoczyła 800 tysięcy funtów. Z tego względu, że lokalizacja jest bardzo dobra, no i mamy dobry tutaj income. Mhm. To bank wycenił to na prawie 2,5 bańki. Na komercyjnej wycenie, tak? I to jest takie moje oczko w głowie, z tego względu, że centrum miasta jest to naprzeciwko tego stadionu Wolvesów. Mhm. I nazwałem ten budynek taki, powiedzmy od mojego nickname, Mario Lodge. Bo moja firma się nazywa Mario Insulation, znaczy zaczynaliśmy od Mario Insulation. Mamy parę firm, które nazywają się Mario coś tam, Mario Properties, Mario Lettings, Mario to, Mario tamto, no ale pomyślałem, żeby coś tak zostawić po sobie, jakąś pamiątkę, to jest takie fajne imię Mario Lodge. Z początku tam się dużo osób śmiało z tego, Mario Lodge, ale w tym momencie, jak tak słyszę gdzieś tam na siłowni, czy gdzieś tam jak jestem w restauracji, ktoś nawet nie wie, jak wyglądam, bo wiedzą, że jest Mario taki, Mario Insulation, Mario Lodge, ale jak się dowiadują, że to w końcu, że to ja jestem, o, no to fajne imię, super, nie, fajny pomysł. Super, no buduje swoją markę, takie no, coś dokładnie. Wyróżnia się. No, mało jest osób, które mają plan na życie i realizują się i mogą czymś się wyróżnić, mogą coś pozytywnego dać na markę, no bo tutaj jak widać budynek jest w dobrym standardzie, jest w takim polskim, europejskim standardzie, takich nieruchomości na angielskim rynku jest jak na lekarstwo i fajnie się czymś wyróżnić, czymś pozytywnym, bo wiadomo, obić komuś mordę czy coś negatywnego to każdy może zrobić, nie? Ale dać wartość, coś takiego, że ludzie na tym inni mogą skorzystać, no to już jest dużo mniej takich osób wartościowych, więc na pewno super, super sprawa. To taka osoba, która jest najtaczej, nie zrozumie nas. Kolega mój jest tutaj jednym z największych inwestorów w tym mieście. Ma 1100 mieszkań. O kurde. On jest gruby tutaj, nie? Książki tam napisał chyba ze dwie i szkoli ludzi też, jak powiedzmy, wejść na taką krepatę ladek. On przyjechał dwa tygodnie temu wrócił z Dubaju, chce się przenieść na stałe do Dubaju. No ale wrócił i musiał połapać te wszystkie swoje rzeczy, które zaniedbał przez parę tygodni i dzwoni do mnie i mówi, kuźwa, co jest? Mówi, przyjechałem po tam trzech tygodniach niepobytu tutaj w Anglii i co to zrobił, to tylko wypłacał. Płacił temu. Mówi, wiesz co, na koniec praktycznie nic mi się dostało. Popłacił wszystkie rachunki komuś, ktoś tam jakiś robił u niego przeróbki na mieszkaniach, na blokach. Popłacił wszystkie pieniądze, mówi, dalej nie ma. Wiesz, na przykład ja go rozumiem, ale taka osoba, która jest na etacie, jak mówisz, nie zrozumie ciebie nigdy, bo oni tylko są zainteresowani iść do pracy od poniedziałku do piątku, od 8 do 5, wziąć wypłatę, iść do domu, oglądać wiadomości, czy podejść na kanapie, wypić piwo i tyle. To jest ich życie. A tacy ludzie, co coś chcą osiągnąć w życiu, oni
nie leżą na kanapie, a nawet leżą, to pracują, mają w ręku laptopa, telefon i przeglądają internet, oferty, odpisują na maile. Taka osoba ciągle pracuje 24 na dobę, mimo to, że ktoś myśli, że on sobie jeździ autem, na telefonie gada i nic nie robi. Nie, zazwyczaj ci ludzie tu załatwiają jakieś deale. Wychodzą do restauracji, to oni wychodzą po to, żeby spotkać się z kimś i dowiedzieć się czegoś nowego. Jak można, nie wiem, obejść jakieś podatki, jak można dostać jak najtańszą pożyczkę. Oglądają nieruchomości w międzyczasie, spotykają się z adwokatami, z prawnikami, z księgowymi. Ci ludzie, oni ciągle pracują, mimo to, że ktoś tam ich postrzega tak, że nic nie robią, tylko jeżdżą autem i wożą dupę cały dzień. Taka osoba, która to komentuje, ona po prostu zazwyczaj nic nie wie, nic nie osiągnęła w życiu, ale co lubi? Lubi komentować i dawać jakieś głupie rady. Na pewno jak ma dobre auto i dobrze się mu powodzi, to okradł, oszukał kogoś. Takie to są komentarze do najczęściej na ludzi. I tylko inwestora zrozumie, jak to jest ciężko wyjść na szczyt, a nawet jak już na tym szczycie jesteś, bo na szczyt może każdy wejść. Co się nazywa szczytem? Nie wiem, jeden ktoś może powie 10 mieszkań, drugi powie 20, drugi ma 100, kolejny ma 200. I nadal myśli, że on nigdzie nie jest, bo zazwyczaj tak jest, bo ten apetyt w miarę jedzenia rośnie. Ale nawet jak już powiedzmy jesteś gdzieś tam na top, to jest ok, dotarłeś tam, jesteś tam, myślisz, że jesteś gdzieś daleko, ale utrzymać się tam na tym topie, to jest druga sprawa. Nie jeden weszedł na top i szybko z niego spadł. Także to jest nie takie proste, jak każdemu się wydaje. No na pewno właśnie utrzymać się na tym szczycie to jest nie lada wyzwanie i łatwo jest się zagubić, a tym bardziej, że tak jak mówisz, współpracując czy obracając się w towarzystwie ludzi, którzy komentują wszystko, nie znając całej historii, całego jakby sytuacji, to też może zgubić, tym bardziej jak ktoś słucha tego, bo ja na przykład staram się w ogóle nie obracać się w takim towarzystwie, jeśli ktoś jest negatywny i wypowiada się na tematy, o których nie ma pojęcia, to staram się ucinać kontakt, bo nie potrzebuję takich, że tak powiem, słów otuchy tak zwanej, czy w ogóle wypowiadania się na takie tematy. Wolę mieć mniej znajomych, ale prawdziwych, niż jakiś tam tłum fałszywych ludzi, którzy są dobrze, jak jest dobrze, a jak coś się stanie, gdzieś tam powinie się noga, jest jakiś problem, to się odwrócą na pierwszej możliwej okazji. No, zgadzam się z tobą. I teraz właśnie no, każdy ma wybór, co chce robić, co chce, że tak powiem, osiągnąć w życiu. Tak jak mówisz, każdy, dla każdego szczyt może być czym innym. Ja też uważam, że apetyt rośnie w miarę jedzenia i to, co kiedyś było dla mnie niemożliwe, rozwijam się i chcę pchać to dalej i zawsze spotykam kogoś, kto jest jeszcze wyżej, kto jest jeszcze wyżej, kto ma jeszcze więcej i no to też mnie motywuje, żeby rozwijać się, cały czas się uczyć, cały czas iść do przodu tą drogą, którą chcę iść, bo widzę, że są osoby dużo dalej i to jest fajne, że jest ta dawka motywacji, tak fajnie spotkać się z tobą, porozmawiać, gdzie ty, że tak powiem, jesteś dużo daleko dalej, masz duże doświadczenie i to też mnie inspiruje, żeby robić większe projekty i iść w tym kierunku, żeby właśnie rozwijać się cały czas, a nie spocząć na laurach i robić małe projekty, bo teoretycznie nie muszę pracować i mogę żyć z tych nieruchomości na dzień dzisiejszy, no ale to nie chodzi o to tylko, żeby żyć, tylko żeby być szczęśliwym i się rozwijać. Dokładnie. Robić coś, co sprawia radość, a mi akurat zajebiście sprawia radość te nieruchomości, ten cały proces, mimo tego, że jest stresujący, mimo tego, że jest dużo tej pracy, że jest weekendy, często wieczorami, zamiast sobie odpocząć, to gdzieś tam planuję kolejne rzeczy, ale nie narzekam, bo lubię to robić i się przyzwyczaiłem i teraz nie wyobrażam sobie, że miałbym iść do kogoś na etat i gdzieś tam słuchać kogoś zadań i że tak powiem, podporządkować się do kogoś, do jakiegoś systemu. Kiedyś pamiętam, mój brat zapytał się mnie, może 7, 8, 9 lat temu, gdzie chciałbym skończyć, bo moi rodzeństwo zawsze wiedzieli, widzą zresztą do tej pory, że ja tak ciągle chase'uję, gdzieś tam ta pogoń wieczna, widzą jak mnie zachowuję się, nie odbieram telefonów czasami, bo mam jakiegoś tam stresa,
przez parę dni coś tam się nie klei kupy, no to wiadomo, człowiek chce się wyciszyć, sam sobą pobyć. I mój brat się pytał mnie te parę lat temu, gdzie chciałbyś skończyć, co, do czego ty dążysz? Ja do niego mówię, wtedy miałem około chyba 10 mieszkań, wtedy no i to już tak było bardzo dużo. Dlatego, że powiedzmy, pochodzimy z bardzo ubogiej rodziny i te 10 mieszkań to już dla mnie było, Jezus Maria, to coś wielkiego nawet. Ten własny dom to już było ogromne, jakby to ogromne było... inwestycje. Ogromny taki zaszczyt nawet, mieć ten swój własny dom. Wracasz do domu swojego, który to jest twój. Co byś cokolwiek z innym nie zrobił, to jest twoje, zostanie dla ciebie. I on się pyta mnie, gdzie chciałbym skończyć. Ja wtedy mówię do niego, no tak 30 jak będę miał, to już będę zarobiony, nie? Jak sobie przeliczyłem, że tam to mi, nie wiem, da ileś tam tysięcy funtów na miesiąc i mógłbym, coś by się stało, to mógłbym zamknąć firmę i z tego sobie żyć. I powiem wam tak, nie obejrzałem się nawet, nie wiem, może rok minął, może dwa, miałem wtedy już 50. Mówię, kuźwa, tak później myślę, kiedy to się wydarzyło, nie? A już później, jak tam zaczęło mi to nabrać ładnie się rozwijać i pojechałem chyba gdzieś na jakieś tam spotkanie rodzinne, no i ktoś mnie się pyta, ile tam tych mieszkań masz? Tak sarkastycznie. Ja mówię, ja wiem, może z 80, 90. Co? Po prostu połowa to nie wierzyła, myślała, że ściemno, że to jest, wiesz, jakieś tam kłamstwo. No ale tak jak ktoś naprawdę coś chce, to nie ma rzeczy niemożliwych. Tylko możesz przegrać sam wyłącznie z sobą. Jeżeli się poddasz, no to wtedy leżysz na łopatkach, nie? A jak jesteś uparty, zawzięty i dążysz nieustannie do celu, jest to możliwe. Tu wam pokażę też, bo mam parę budynków komercjalnych, takich commercial, czyli to są takie warehouse'y. Na przykład ten tutaj budynek, no nie jest jakiś tam super nowy, ale ten budynek kupiłem go, nie wiem, około dwa lata temu za 160 tysięcy. Przerobiłem go na dwa, czyli podzieliłem jakby na dwa, tu zdałem jeszcze jeden shotter i z drugiej strony jest drugi shotter. Teraz robię remortgage, ze 160 skończyła cena na 240. Tutaj jakbyśmy skręcili w prawo, kupuję kolejny budynek też za 200 tysięcy, go praktycznie też chyba przerobię na dwa, będę miał kolejne dwa, a tutaj w tym momencie jesteśmy jakby w mojej bazie, tu jest moja siedziba główna, Mario Insulation. Na górze mamy biuro, a na dole mamy magazyn, gdzie magazynujemy wszystkie materiały na przeróbki tych budynków komercjalnych. No i składujemy też ocieplenie steropiany na nasze projekty dociepleniowe. Także nie tylko mieszkania, ale też w twoim portfolio są budynki komercyjne. Tak, mam parę. No chciałbym to w ogóle rozwinąć z tego względu, że jest lepszy zwrot, lepszy return i mniej pracy przy nich. Z tego względu, że daje się cztery ściany lokatorom, shotter, dostęp do wody, do prądu i tyle. A w mieszkaniach musi dać im kuchnię, łazienkę, ciągle coś się psuje, zatyka, cieknie. Ciągle coś, jakieś drzwi, klamki, ciągle to się dzieje. Dlatego mam, dzięki Bogu, ja mam taką wygodę, że mam swoją jakby drużynę budowlaną, ekipę budowlaną, że sami to naprawiamy. Ale znam takich landlordów, którzy oni muszą wynajmować kogoś z zewnątrz, żeby robić ten maintenance. A z tymi komercjalami, no to masz cztery ściany, shotter, dach i tyle. Nie musisz nic kupywać, nie musisz malować, nie musisz dywanu wymieniać, zamku wymieniać. Dajesz im i tyle, nie? Może wynajmujesz na list, tak zwany na list? Taki dwu, trzyletni, wiesz, no zazwyczaj to co mam, no dużo nie mam tych komercjalnych, mam w tym momencie tylko dwa. Teraz tutaj kupię ten kolejny, ale jest najprościej, wiesz, najmniej roboty przy nich, nie? Płacą ci regularnie, nie musisz nic z nich robić. Nawet jak coś się zepsuje, to oni sami naprawiają. A z mieszkaniami to ciągle coś się dzieje. To zamek wymieni, to klamkę połamie, to klucz zguby, to trzeba wymienić. Spokój jest, nie? Większy spokój, tak. Ja też widzę potencjał właśnie. Chciałbym w ogóle postawić jakąś halę taką, bo jest, tak jak mówisz, dużo tańszy metr wykonania. Nie trzeba takich skomplikowanych instalacji robić. Na całą dużą halę robisz kilka toalet, jakąś dużą łazienkę i jest, tak powiem, to tyle. Jednak jak robisz blok mieszkań, 25 łazienek, 25 kuchni, to jest dużo droższe wykonanie. Powiem wam jeszcze coś ciekawego, tutaj za nami jest taka działka open yard, taki building yard. Negocjuję tam powiedzmy od roku czasu z tym landlordem, żeby odkupić to od niego, tym właścicielem.
Mówię to tylko z tego względu, że po polsku to jest, bo angielsku nie powiedział, by ktoś zobaczył, bo chciałbym właśnie odkupić od niego tę działkę i taki plan docelowy jest postawić tam takich właśnie 6 unitów komercyjnych. Mówię to tylko po polsku, bo po angielsku nie powiedział, by ktoś by się dowiedział tutaj na tym moim estate, to by potrzebował mi pomóc. Także no, docelowy jakiś tam docelowy program na przyszłość, to byśmy chcieli dużo właśnie iść też, grubo iść w te komercjalne. Jesteśmy u Ciebie w biurze. Jakbyś mógł powiedzieć, jak idzie Ci współpraca ze swoimi współpracownikami? Z nami to tak się zaczęło, żeśmy praktycznie zaczynali wszyscy wspólnie. Powiedzmy, ja dojrzewałem emocjonalnie i dochodziłem do tego, co żeśmy razem zbudowali przez tyle lat. Tak samo moi współpracownicy też zaczynali, powiedzmy, od zera. Przyjechaliśmy tutaj razem. Tak można powiedzieć, że z torbą jedno. Przez te naście lat, ja oczywiście z tego względu, że prowadzę firmę, jestem dyrektorem i biorę na siebie całą odpowiedzialność, mam też lepiej od nich, ale myślę, że moi ludzie też nie mogą narzekać z tego względu, że każdy z moich współpracowników sobie dobrze poradził. Tych, mówię, słowników takich lojalnych, co ze mną są od początku, nie próbowali gdzieś tam szukać sobie wrażeń gdzieś indziej. No i na przykład jak Marcin jest ze mną chyba 12-13 lat, ten pan tutaj z Dowolcie. Przez tyle lat nie mieliśmy jakieś tam na przykład niedomówienia, ale zawsze się dogadywaliśmy. Myślę, że rozmowa ze współpracownikami, tak samo jak w związku, w rodzinie, małżeństwo, tak my to jak stare małżeństwo, się pokłócimy, pogadamy, ale staramy się zawsze dojść do porozumienia. Jeżeli ja coś zrobię nie tak, to oni powiedzą mi, słuchaj, może nie powinniśmy zrobić tego tak, może powinniśmy to robić to inaczej. I tak samo myślę, że ja daję im czasami jakieś wskazówki, co powinni zrobić, żeby ulepszyć naszą współpracę i ułatwić sobie życie. Ja najczęściej, jak zaczynamy projekty jakieś, na przykład jeżeli chodzi o Marcina, czy jego brata Krzysztofa i kolegę Arka, to oni są, powiedzmy, taka trójka moich ludzi, z którymi zaczynałem od zera. Się uczyliśmy od początku, jak to wszystko rozłożyć na drobne części. Z nami jest tak, że zachodzę na przykład na budowę. Dzisiaj, powiedzmy, że zaczynamy jakiś projekt, budujemy 10 mieszkań, czy tam 20. Nie ma u nas różnicy, czy to jest 10-mieszkaniowy blok, czy 20. Ja rzucam plany do nich na ziemię, oni te plany podnoszą i oni budują. Ja zajeżdżam raz na dzień, czy co drugi dzień, zobaczyć, czy wszystko dobrze wygląda. I oni mi to wszystko prowadzą od A do Z. Tam jest w rogu Paweł. Paweł jest odpowiedzialny za wszystkie zamówienia i aplikacje. Przyłącza prądu, gazu, wody. On jest takim mózgiem operacyjnym. Z tego względu, że on ma szybki procesor. Ja to nazywam szybki procesor. On doskonale o tym wie, dlatego że jak wspomnę coś mu, że coś trzeba zrobić, ja mu tylko rzucę hasło i on to już od A do Z dociąga. Ja nie muszę za tydzień, za dwa się pytać, czy to jest zrobione, a pewnie Paweł może coś trzeba jeszcze dołożyć. On już wie, jak to dociągnąć do końca i tylko do mnie wraca, jak już jest zamknięty temat. Tak samo jeżeli chodzi o Marcina i resztę ekipy, oni doskonale wiedzą, że jak zaczynamy robić fundamenty, mają plany, building regs, i oni trzymają się specyfikacji i tak szczerze, ja przychodzę na gotowy, odebrany projekt. My no nawet na pewno mieliśmy lepsze i gorsze dni, tak samo jak i w biznesie. Tamten rok nie był najgorszy, nie był najlepszy. Ten troszeczkę zaczął się lepiej, mam nadzieję, że będzie dużo lepszy, ale w tamtym roku to nie tylko ja miałem problemy, dużo budowlanców firmy. Tak było wszystko stand-by, z tego względu, że odsetki procentowe skoczyły do góry. Banki, zanim pożyczyły pieniądze, to 3-4 razy sprawdzali więcej daną firmę niż w poprzednich latach. Zaczęło troszkę to się wszystko stabilizować i ten rok zapowiada się dużo, dużo lepszy. Z tego względu, że widzę, zaczęło się dużo inwestorów interesować nieruchomościami, które mamy teraz w tym momencie na sprzedaż. No i widzę, że dużo, dużo łatwiej będzie w tym roku ruszyć niż w poprzednim roku. Czyli rozumiem, że twoim głównym czynnikiem budowania sukcesu
jest budowanie wartościowego zespołu. A otoczka cała, która nas, powiedzmy, ludzie otaczają, to jest ważne, bo ja bym na przykład nie potrafił zrobić tego, co Marcin robi, czy Dawid, lub Sebastian, Paweł, Anastazja, bo ja się nie znam na tym, bo ja zajmuję się w ogóle czymś innym. Ja zdecydowałem się około 4-5 lat temu, ktoś mi akurat powiedział, że biznesu nie da się wybudować, starając się wszystko ogarnąć sam. Z JNS-u pracuję chyba też od 8 lat. Jay to jest taki mój, powiedzmy, cichy inwestor i mój mentor. Często jak mam jakieś doły, to z nim rozmawiam i dużo łatwiej mi, powiedzmy, przejść jakiś tam etap, trudny okres. Najważniejsze lekcje, które wyciągnęłeś przez lata działalności? Oj, to jest trudne pytanie. Myślę, że tak w skrócie. Ciągle się czegoś nowego uczymy. Ale takie najważniejsze, czego się nauczyłem, cierpliwość. Nic na siłę, nic na szybko. Czasami trzeba się przespać z czymś, czasami trzeba pozwolić jakby projektowi i tej idei dorosnąć, dojrzeć. To jest jedna, na pewno jedna z ważnych cech, która się nauczyłem przez lata, taka cierpliwość. Sumienność, nie poddawać się, ciągle do przodu. Ale chyba z tych wszystkich takich moich takich najważniejszych cech, to taka uczciwość. Jeżeli możesz rano wstać, spojrzeć sobie w lustro i odpowiedzieć sobie sam, że nikomu nie jesteś nic winien, wywiązałeś się z umowy, jesteś uczciwy, mimo to, że zawsze będą ktoś na ciebie będzie tam, powiedzmy, psioczył, ale jeżeli możesz sobie spojrzeć w oczy, w lustrze i odpowiedzieć sobie sam, że zrobiłem wszystko, żeby wyjść z tego twarzą, żeby nikt na mnie nigdy nic złego nie powiedział, to jest najważniejsze, moim zdaniem. A reszta to tam są takie... Ludzie zawsze będą gadać i nie ma co tam się przejmować. No tak, kiedyś wiesz, jak byliśmy biedni, bo pochodzę z bardzo ubogiej rodziny, to obgadywali nas z tego względu, że byliśmy biedni. Dzisiaj, powiedzmy, ja i moje rodzeństwo mamy... Nie jest nam najgorzej. Potrafimy sami na siebie zarobić, dajemy sobie radę. Dzieci nasze są dobrze wychowane, mają wzorców nas, jako wzorców, których my nie mieliśmy. Myślę, że to jest rzecz bardzo ważna, nie? Ja jeszcze mam kolejne pytanie. Jakie są twoje trzy główne rady dla początkujących inwestorów na rynku nieruchomości? No to na pewno pierwsza taka rada, bardzo ważna. Jeżeli ktoś nie jest, powiedzmy, w stanie i nie potrafi tego jakby udźwignąć, to zastanów się najpierw, jeżeli coś by poszło nie tak, czy jesteś w stanie udźwignąć porażkę. To jest bardzo ważne, bo wszyscy na przykład teraz chcieliby dołączyć do mnie, do ciebie, do ludzi sukcesów, ale czy oni sobie zdają sprawę z tego, że też może pójść coś nie tak, czy jesteś w stanie wziąć porażkę na siebie. Druga rzecz, no musisz na pewno przekalkulować, czy to ci się opłaca. Nie słuchać swojego też, na początku mówię, swego serca, bo ja to ogólnie kieruję się sercem. Nie powinienem, ale tak mam. To ci początkujący powinni przeliczyć, przekalkulować 2-3 razy, czy to się opłaca, posłuchać opinii bardziej doświadczonych ludzi w tym biznesie. I trzecia rzecz, zanim zaczniesz jeszcze biec, naucz się chodzić. To jest bardzo ważne, nie? Nie biegnij, naucz się najpierw raczkować. Czyli nie za szybko, pomalutku, nie? Nie śpiesz się. Nie śpiesz się, jeżeli mówię o takich początkujących inwestorach, którzy mają gdzieś tam przedział wiekowy 20-30 lat, to myślę, że do tej 40 to powinni ludzie się nauczyć chodzić, raczkować. A kiedyś ktoś powiedział mi, bardzo mądra osoba powiedziała mi, tego miał około 50 lat, że prawdziwy biznes zaczyna się robić po 40. No i powiem ci, że miał rację. Ja wtedy miałem 25 lat i myślę sobie, co on zagada za głupoty. Ale teraz, jak mając 42 lata, zauważyłem po upływie tyle lat, że miał rację, nie? No, naprawdę po 40 ludzie emocjonalnie dojrzewają się, zmieniają i widzą te rzeczy, których nie widzieli 10-15 lat temu. I mam tu jeszcze pytanie, jakie błędy warto unikać na początku swojej drogi? Moim zdaniem musimy uważać, chociaż to jest bardzo ciężkie,
musimy unikać takich ludzi toksycznych. Jeżeli ktoś chciałby wejść w spółkę z jakąś osobą, która bardzo mało zna, co ja zrobiłem też parę razy, nie udało mi się to, to musimy to przekalkulować. Czy chcemy szybciutko wzbogacić się z tą osobą i może nawet czasami zarobić, ale to nie będą mądre pieniądze, czy małymi kroczkami sami ze sobą i będziemy bardziej chyba dumni z tego, niż wchodzić w jakieś takie spółki, które mogą nas połamać. Ja miałem takich parę nieudanych spółek, które dzisiaj myślę, że nauczyły mi czegoś, ale jakbym miał komuś to doradzić, to wolałbym, żeby ta osoba unikła tego. Nie jest to na pewno przyjemne. Mój świętej pamięci wspólnik nie mógł się pozbierać po jednej porażce, na której żeśmy stracili 200 tysięcy funtów. W tamtym momencie to było dla nas ogromna, ogromna suma. To było około 10 lat temu, to była ogromna suma. W 2021 ja jako sam, powiedzmy taki sam inwestor, straciłem 500 000 funtów i nie bolało mnie tak, jak 10 lat temu te 200. Także myślę, że lepiej czasami stracić samemu, niż z jakąś osobą nieodpowiednią zarobić, bo nie nauczysz się niczego. A ta lekcja, którą dostałem ja w 2021, straciłem tej pół bańki, nauczyła mnie bardzo dużo i wiem, że to jakoś ukształtowało mój charakter na przyszłość i będę tych rzeczy unikał, które popełniłem. No popełniłem błędy, po prostu zrobiłem 2-3 błędy, których nie powinienem. I tyle. Zajęło mi to około pół godziny, żeby sobie samemu wytłumaczyć, że te pieniądze straciłem. To nie były pieniądze stracone, teraz już wiem. Ja sobie tak to wytłumaczyłem, że nie zarobiłem tych pieniędzy. Zarobiłem mniej. Nie straciłem, a zarobiłem mniej. I teraz wyobraź sobie, jakbyś miał spółkę z kimś i tej osobie byś prowadził projekt i powiedział do niej: słuchaj, wiesz co, jednak nam to się nie powiodło, straciliśmy 500 000 funtów. Wiesz, ja sam jakoś to przełknąłem, jakoś sobie poradziłem z tym. Często tak bywa, że ktoś sobie nie poradzi i może to go złamać, nie? I może się nie pozbierać po tym. Ja osobiście uważam, że nie popełnia błędów tylko ten, kto nic nie robi. Nie ryzykuje. I w każdym biznesie gdzieś tam są możliwości potknięcia się, no ale właśnie najważniejszy jest mental, żeby to sobie poukładać w głowie. Mi osobiście sport bardzo pomaga, codzienna rutyna. I też trenuję sporty walki, gdzie mogę wyładować swoje emocje na sali i na co dzień już wtedy staram się mieć czystą głowę na następnego dnia w biznesie. Jeżeli tak już zacząłeś mówić o sporcie, na przykład Jay, ten pan tutaj w tym zielonym jakiecie, to jest taki mój wspólnik, z którym współpracujemy, tak jak wspominałem, około 10 lat. Razem zaczynamy codziennie dzień, jesteśmy o 6 na siłowni, współpracujemy 10 lat. Idziemy na siłownię na 7, 5 razy w tygodniu, na 6, o 8 wracamy do domu, myjemy się, przygotowujemy, wychodzimy do pracy. I na przykład jak z Jayem, kiedyś też żeśmy stracili około 200 tysięcy, to był okres COVID-u, straciliśmy z tego względu, że tak materiał poszły do góry, żeśmy przeznaczyli 500 000 funtów na ten dany budynek, a końcowa suma wyszła nas 700 tysięcy, nie? I na przykład jeżeli mam z nim taki... Myślę, że tak się dobrze rozumiemy, że wiemy, że to nie było zależne od nas. Straciliśmy te 200 tysięcy, a teraz wyobraź sobie, jakbyś kogoś wziął do spółki, obiecał mu, że doprowadzisz jakiś tam dany projekt za 500, w końcu z 500 wyskakuje na 700, no to by pewnie podejrzewał, że ta osoba by cię oskarżała o jakieś oszustwo. Dlatego ciężko znaleźć taką osobę, taką odpowiednią osobę, z którą byś nadawał na tych samych falach. Ciężko, to jest bardzo, bardzo ciężko. Ja próbowałem parę razy, nie wyszło mi. Akurat z Jayem mamy taki układ, że jeżeli robimy coś razem, wspólnie, to nie liczymy ogólnie zarobku na samym starcie. Nigdy. Doprowadźmy to do końca, spłaćmy ludzi, spłaćmy banki, spłaćmy podatki, zrobimy revaluation, wtedy na koniec wiemy, ile żeśmy zarobili. Na jednym projekcie zarobisz 200 tysięcy, na drugim 50, na drugim 250. Nieważne. Dopiero to się liczy, ten zarobek na koniec. Ja nigdy nie goniłem za pieniędzmi, ja zawsze goniłem za pracą. Chciałem dużo tej pracy mieć, praca, a pieniądze później same przyjdą. Ci, co chasują pieniądze, zazwyczaj nie dochodzą do niczego, nie?
bo tylko siedzą, liczą, ile on zarobi. Nie zaczął projektu, już on liczy, ile zarobi. Ja tak nigdy nie miałem. Zawsze na koniec, już jak koniec projektu i to czasami mija dwa lata, trzy lata, zanim powiedzmy zrobisz taki prawidłowy refinance, zależy od budynku, wtedy wiesz, ile zarobiłeś. Ja jeszcze tak zauważyłem, że większość takich inwestorów lubi zganiać winę na drugą osobę. Zawsze to mnie na przykład najbardziej denerwuje, że jeśli wchodzimy razem w biznes, to jesteśmy, że tak powiem, razem w biznesie i powinniśmy sobie razem rozwiązywać problemy, a nie próbować zganiać na drugą osobę, a tym bardziej jeszcze mówić o tym do osób trzecich. To moim zdaniem takie tematy powinno się rozstrzygać jak w związku, jak, że tak powiem, z partnerką, z partnerem w relacji rozstrzygać to między sobą, a nie gdzieś tam chodzić, gadać i przez to wychodzą kwasy, nieprzyjemne sytuacje, ale nie robimy, wiadomo, biznesu po to, żeby gdzieś tam się z kim kłócić. Takie rzeczy się zdarzają, trzeba to wziąć, że tak powiem, na barki i sobie z tym radzić. Dobrze mówisz. No ale nie każdy ma do tego mental. Tak jak widać, że prowadzisz biznes wiele lat, miałeś różne nieprzyjemne sytuacje i przyjemne i teraz też doceniasz zespół, który masz, w którym budujesz to. To jest właśnie fajne, że doceniasz tych ludzi, którzy są wokół ciebie. Wiesz co, to jest właśnie chyba moim zdaniem ta dojrzałość emocjonalna. Dlatego ciągle ja będę powtarzał, że musimy dorosnąć do czegoś, dojrzeć. Jeżeli ktoś nie jest gotowy, jeszcze dlatego jeszcze raz powtarzam, zanim zaczniesz biec, naucz się dobrze chodzić, nie? Bądź stabilny na nogach, pomalutku, młotkimi kroczkami. Jeżeli ktoś chce, powiedzmy, szybko przyspieszyć swój sukces, to zazwyczaj kończy się to porażką. To jest moje osobiste zdanie, może ktoś się z tym nie zgadzać. Ja znam to z własnego doświadczenia. No ja akurat się z tobą zgadzam w 100%. Także może pojedziemy jeszcze na projekt, damy wartości, trochę pokażemy, co tutaj, że tak powiem, się dzieje, co w trawie piszczy, jakie są, co jest w trakcie teraz. Będziecie mogli trochę inspiracji, że tak powiem, pożyczyć. Tutaj w tej miejscowości, w której teraz jesteśmy, nazywa się Wolverhampton. Mamy niedużo mamy tutaj mieszkań, mamy, nie wiem, myślę, że może 50-60, ale we wszystkich miastach tutaj w okolicy Wolverhampton nie ma miasta w tym momencie, w którym byśmy nie mieli bloku. My mamy nieruchomości takie, które rozpoczynają się od 7 do 27 mieszkań i nie mamy żadnych mieszkań, że tu mieszkanko, tam domek. My jesteśmy właścicielami bloków. My mamy bloki, całe bloki, jeżeli blok to jest tam 7, 10, 15, 20 mieszkań. Nie mamy żadnych takich pojedynczych, mamy całe takie portfolio bloków. To pojedziemy, zabierzemy Was na jedną budowę, która teraz jest w trakcie. To jedna z naszych działek w tym momencie, którą żeśmy rozpoczęli w tamtym roku, bodajże wrzesień. Robimy tam 25 mieszkań i dwa takie lokale biurowe. Mamy też parę rozpoczętych budów, ale dzisiaj jest mokro, to myślę, że to nie będzie sensu. Pojedźmy na budowę tam, gdzie jest teraz w tym momencie zadaszony projekt. Nie? Dobra, super. To zbieramy się. No. Nie? To jesteśmy na Twoim projekcie. Jakbyś mógł tutaj, że tak powiem, opowiedzieć w kilku zdaniach, co to za projekt i jak tutaj wyglądała sytuacja z procesem. Za nami jest Technical College. To jesteśmy teraz w tym momencie w Tipton. Kupiłem ten budynek 2 lata temu, złożyłem na planning permission na 25 mieszkań i na dwa biurowce, takie były dwa biura po 60 metrów. Zajęło mi praktycznie 7-8 miesięcy, zanim dostałem pozwolenie z tego względu, że trochę prawo budowlane się zmieniło i musieliśmy troszeczkę zmienić parę rzeczy, parking narysować, trochę zmniejszyć liczbę mieszkań. To nie było proste, zajęło troszeczkę nam dłużej niż zazwyczaj, ale jesteśmy w tym momencie już w połowie projektu. Na górze mamy 14 mieszkań, na dole 11 i te dwa biura. Zaraz pokażę w środku, jak to wszystko wygląda. Zaczęliśmy malować już te mieszkania na górze na biało. Wszystkie nasze mieszkania praktycznie są malowane na biało. Mamy ten sam spek na wszystkich 200 mieszkaniach. Z tego względu, że jak to się wyprowadza, lokator, to nie szukamy kolorów. Zawsze jest ten sam biały, jest najprościej. I co mogę więcej powiedzieć? Okna są wymienione, dach jest wymieniony w tym momencie. Robimy hydraulikę, elektrykę. Jesteśmy na górze, na takim, powiedzmy, etapie second stage.
I co więcej, myślę, że wyjdziemy na górę, zobaczycie, jak mniej więcej to wygląda. Tak jak widzicie, tam jest kuchnia w kształcie litery L, taki L-shape. Tutaj, gdzie ja stoję, będzie prawdopodobnie dining. Tam, gdzie kamerzysta, będzie na pewno sofa. Taki będzie przestrzeń, po angielsku to się mówi na to living room. To mieszkanie jest dwupokojowe. Gdzie po lewej stronie będzie łazienka. Tutaj taki jest storage room na pralkę i u góry na boiler. Tutaj mamy pokój, taki one bed. Okay. Czyli taki single bed. Mm-hmm. I tutaj rozumiem gładzie polskie, tak? Na ścianach. I tutaj jest gładź polska, po polsku robimy, a to taki jakby double bedroom. Robimy technologię tutaj polską. Z tego względu, że akurat mieliśmy ekipę dostępną, która była już na teraz, powiedzmy, dostępna do tego projektu i zrobili nam szpachlę. Szlifowaliśmy to i pomalowany tym w tym czasie jest tylko na jedną warstwę. Chłopacy zaczęli już tam robić na niektórych pomieszczeniach woodwork, czyli parapety, skretingi, zaczęli montować drzwi. I myślę, że w ciągu 2 tygodni zaczniemy robić podłogi i montować kuchnię z łazienkami. Góra praktycznie będzie skończona do 8-12 tygodni. Za 3 miesiące góra będzie oddana. Planujemy zacząć wynajmować mieszkania. Powiedziałbym, że czerwiec, najpóźniej w lipcu. Czy tutaj musiałeś używać soundproof board? Oczywiście. Wszystko jest jakby taki by the book. Soundproof, fireproof. Mamy inspektora budowlanego, który przychodzi raz na miesiąc, odbiera każdy stage. Także nie ma tutaj żadnych, powiedzmy, takich cut corners. Jesteśmy w kolejnym lokalu. Te mieszkanie też jest dwupokojowe. Tak jak widzicie, salon z kuchnią jest ogromny. Bardzo duży, jak na standardy angielskie. Też jest dwupokojowy. Ja tu widzę, że jeszcze można by było pokoik wydzielić. Tak, na innych budowach byśmy to zrobili, tak, dlatego że mamy 2 okna. Byśmy przedzielili na 2 i mielibyśmy 2 pokoje. Salon z kuchnią, a też dodatkowo często w takich metrażach potrafimy zrobić jakiś tam studio flat, no ale tutaj nie udało nam się więcej zrobić niż 25 mieszkań. Ale i tak ten projekt, myślę, że z tych projektów, których robiliśmy do tej pory, jest bardzo dobry. GDV na tym projekcie wynosi 3,6, czyli 3,6 mln funtów. Także nie ma co narzekać. Dajesz nowe życie nieruchomości, bo widać, że z zewnątrz ta nieruchomość była pusta długi czas i dajesz jednak nowe życie i będą to na pewno mogły mieszkać szczęśliwe rodziny. Myślę, że gdybyśmy tego budynku nie kupili, to by kolejne 10 lat już były tragiczne. Z tego względu, że już zaczął dach cieknąć, przemokły tak ściany, że na zewnątrz będziemy musieli wymieniać fugę. Cały budynek będzie odnawiany, powiedzmy, jakby tynki będą, nie, tynków nie będziemy robili, ale fuga będzie wymieniana. Okay. Jakieś tam cegły, bloczki będą wymieniane, że z tego względu, że już się rozsypują. Czyszczenie chemiczne będziecie robić? Nie, będziemy tylko robili taki power jet, będziemy wymieniali fugę i będzie malowany takim sylem, czy takim primerem, który będzie jakby trzymał, nie będzie piła ta elewacja tak bardzo wody. Chyba się wosk nazywa w płynie, tak żeby... Możliwe, nie wiem, nie znam poprawnej nazwy na to farby, ale będzie używana jakaś tam, powiedzmy, chemiczna substancja, żeby wstrzymać taki moisture coming from outside. Okej, super. To jakbyś mógł powiedzieć najpierw, jakie wyzwania miałeś na tym projekcie? Myślę, że takich większych wyzwań nie mieliśmy z tego względu, że mam dobrych ludzi na budowie. Arek z Krzysztofem prowadzą mi ten projekt. Najwięcej oni, myślę, że mają do powiedzenia tutaj z tego względu, że nawet większe rzeczy do mnie dochodzi. Oni sami dealują ze wszystkimi problemami. Do mnie nie dochodzi nic ważnego, dlatego że oni wiedzą, że ja mam dużo innych rzeczy na głowie. Zajmuję się w ogóle w firmie czymś innym. Wszystkie, powiedzmy, takie bieżące sprawy załatwiane są codziennie. Oni dealują z inspektorami budowlanymi, z dostawami, powiedzmy, wszystkimi naszymi subkontraktorami. Także jeżeli nawet coś jest, to ja rzadko kiedy się dowiaduję. Albo dowiaduję się po czasie,
bo oni wiedzą, jak ja na to reaguję, czasami wolą mi nie mówić, sami to załatwić, zanim gdzieś tam wyjdzie dalej, nie? Także mam bardzo dobrą ekipę, jestem bardzo wdzięczny im. Są ze mną tutaj od początku, naście lat żeśmy zaczynali razem budować tą firmę i tak jak do dzisiaj. No także nie mam większych problemów, myślę, że na projektach jest mało już takich problemów. Zanim zaczniemy jakiś tam kolejny konkretny projekt, to więcej jest problemów z przygotowaniem niż już jak to się zacznie. Ja myślę, że najwięcej wyzwań to jest właśnie z tym planning permission, całym procesem uzyskania pozwolenia, bo to jest dość długotrwałe. Często jest pół roku, rok trwa cały proces, a później to już jak, że tak powiem, pracuję 3 lata w biznesie, no to każdy projekt mniej więcej proces jest ten sam, za dużo się nie zmienia, tylko ilość, że tak powiem, specyfikacja i szczegóły. Wiesz, ci powiem, najczęściej przy tych naszych projektach, zanim jeszcze kupimy jakąś działkę lub taki biurowiec jak ten, zanim złożymy o planning permission, zanim nawet kupię, to już orientuję się, czy jestem w stanie dostać pozwolenie, z tego względu, że jak ci wspominałem wcześniej, mam parę dobrych takich kontaktów w tych wszystkich kancelach tutaj naokoło mojego miasta i gdzieś tam jakimiś swoimi układami już wiem, czy dostanę pozwolenie, czy nie. Nawet gdybym wiedział, że zostanie odrzucona aplikacja tutaj na tym projekcie, to bym nawet go nie kupił. On kosztował mnie 800 tysięcy, nie ryzykowałbym. Wiedziałem z góry, że nic nie będzie tutaj żadnych jakichś takich, powiedzmy, przeszkód większych i dlatego żeśmy kupili go. Bo czy składasz jakąś pre-application? Czy... Nie, za długo to wszystko schodzi. Tak jak wspominałem, mam te swoje jakieś tam układy i wiedziałem, że nie będzie żadnych problemów i żeśmy poszli w ciemno. Kupiliśmy go i dopiero później po completion żeśmy składali o planning. Okej. Okay. Wspominałeś, że jeszcze tam na jakiś masz dodatkowy pomysł na tak, tutaj parkingu. Jest taki duży parking, na któryśmy złożyli pozwolenie na dobudowanie takich 10 małych garaży, około 30 metrów kwadratowych każdy i to będzie przekształcone na takie, powiedzmy, self storage, czyli takie małe magazyny. Czyli dodatkowy income. Dodatkowy income z tych garaży. Okej, okay, super pomysł, bo to wyciskasz inwestycje. Maksymalnie ile się da, wyciskamy z każdego budynku, maksymalnie ile się da. Jeżeli jest możliwość podniesienia budynku do góry, rozszerzenia do budówki, nawet były takie projekty, żeśmy kopali po metr w dół piwnicę, żeby powiększyć o 2 mieszkania budynek. Udało nam się i tak praktycznie, jak żeśmy zaczęli wynajmować je, to one te mieszkania w piwnicy poszły najszybciej, bo były najbardziej przytulne. Najbardziej przestrzenne. Żeśmy podkopali budynek metr niżej, żeśmy wylali nowe fundamenty, ocieplone było, izolowane. Także staramy się, tak jak wszyscy, używać troszeczkę mózgu, żeby wyciągnąć maksymalnie z każdego projektu, który się tylko da. Super, fajnie, że zbudowałeś zespół, na którym możesz liczyć i rozwijasz się teraz w swoim kierunku. Dzięki za twój czas. Myślę, że widzowie będą mieli sporo wartości z odcinku chyba, który trzeba będzie podzielić na kilka partii, bo sporo wyszło materiału, ale na pewno oglądający będą wdzięczni za to, czym się podzieliłeś. Tak jak wspominałem ci wcześniej w biurze, samemu to można zrobić tylko jedną rzecz, iść do łazienki, do toalety. Biznes się buduje w grupie, jak masz odpowiednich ludzi, na których możesz polegać, no da się zrobić dużo. Nie? Też jestem tego zdania, że samemu idzie się szybciej, ale razem można zejść dalej. To jest biznes, to są relacje i no trzeba je budować, żeby osiągnąć coś więcej. Dokładnie. Dzięki za twój czas, piąteczka. Nie ma problemu. Do usłyszenia. Hej.